Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, proszę was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku się po raz kolejny Assassin's Creed Valhalla na wyspie Sky wraz z dodatkiem, który jest darmowy, czyli crossover Valhalla X Odyseja. Z tego co widziałem, sytuacji, w której zdobędziemy już ostatni fragment naszej układanki, czyli ten odłamek, aby wejść do tej złotej jaskini, to już będziemy mieli koniec fabuły, można by powiedzieć, dlatego że tam już wydarzenia bardzo szybko się potoczą, więc robimy speedrun, zdobywamy wszystkie te odłamki, kończymy mapę na 100%. I tyle. I jest to chyba trzeci odcinek, jeżeli się nie mylę, samego dodatku, w zasadzie tego crossoveru, czy jak mam go inaczej nazywać. Więc taka gra na półtorej godzinki w ramach darmowej aktualizacji dla każdego, który ma oryginalną kopię gry. Według mnie naprawdę superancki pomysł. Zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie, bo jednak sporo rzeczy mamy jeszcze na zachodniej stronie mapy, więc nie wiem czy starczy nam czasu w dzisiejszym odcinku, ale postaram się, żeby nam styknęło. Przynajmniej mam taki plan. Za to tutaj co my mamy? Chyba kolejny obóz przeciwników? Raczej na pewno tak, bo z tego co widziałem pierwszy był w takiej dość nieźle strzeżonej bazie. Ten zgaduję, że też i pewnie będzie też w takim ołtarzyku, właśnie tutaj na środku. Już coś mamy. W sumie chciałbym jakoś bardziej po cichu to chyba zrobić. No, fajny szkielecik. Okej, okay, taka dzika jaskinia. Jaskinia braci. Braci się nie traci. I... o! Miałem mówić, że to byłoby za proste. Węże w Odysei chyba były. Zajrzeć po okolicy. Właśnie to byłoby za łatwe. No właśnie miałem mówić, że to byłoby za łatwe, bo jednak węże bez żadnych przeciwników. Dziwna sprawa. Ale w porządku. A, ślady mamy. Niebezpieczne na pewno mamy klucz. Klucz pewnie będzie potrzebny do otwarcia albo drzwi do chatki, albo do otwarcia skrzynki, w której będzie owy skarbik. Na dole to jest ok, czyli... Co to był za dziwny stun? Musimy na pewno zejść na dół. Mamy klucz. Bardzo fajnie. Będąc już tutaj, nic nie zrobimy chyba. No nie. Okej, czyli moje doświadczenie z tym, że gdy widzę studnię, od razu idę prosto w nią. Się zdało. Jak ja mogę... A. Aha! No to są żarty już, no wreszcie. Się zdało, bo jednak to był częsty motyw we wszystkich tych aktywnościach pobocznych niestety, który był bardzo denerwujący, ale daliśmy radę i tak. Nie dam rady, tutaj też nie dam rady. Nie zawsze drzwi, które mamy do zniszczenia, są drzwiami wejściowymi, zazwyczaj one były drzwiami do wyjścia, więc śmiem twierdzić, chciałem powiedzieć, raczej nimi nie będzie trzeba przejść, ale chyba trzeba nimi na bok. Właśnie. Czyli w tym wypadku niestety trzeba było to zniszczyć, ale w niektórych wypadkach one służyły do wyjścia, dlatego że wejście było albo jakoś ukryte na dole, albo jeszcze jakoś inaczej zrobione. No nie, kolejny list. Ile opali w ogóle? Ale gdzie on ukrył ten? O tutaj, dobra. Ja także to powiem, że kurczę, tak się stęskniłem za Valhallą, że nawet takie sztuczne wydłużanie rozgrywki według mnie jest no naprawdę prześwietną zabawą. Zobaczymy sam dodatek. Oblężenie Paryża, bo jeszcze on mi został. No i jeszcze za 3 miesiące, jak ja to nagrywam, wychodzi dodatek Świt Ragnaroku, na który jestem tak nahypowany, jak jeszcze nigdy w życiu. On już trochę tego życia mają. Pośle pieska. A nie, jednak wilka. Bo mamy i psa, i wilka do dyspozycji. Tylko, że to był chyba wilczarz. Ten taki pies. A to jest normalny wilk. Tutaj na górze właśnie będzie. To było akurat oczywiste. Przy okazji nawet nie wiem, który mam już odcinek, ale chyba 192 z podstawki gry.
Bo chyba jako podstawkę to będę zapisywać, bo nie mam pomysłu. Mamy. Jeszcze raz przeczytamy. No dobrze, to już jest zaliczone. To można wrócić najlepiej tutaj szybką podróżą i zlecimy tam na dół. Więc trochę tego biegania mamy niestety, ale jak już dostajemy... Dostajemy taki darmowy dodatek. Aktywność poboczną, czy cokolwiek innego, to i tak z chęcią sobie pogram. Jednak patrząc na to, że podstawka mi kosztowała 140 zł, dzięki oczywiście uprzejmości GamerHash, to powiem, że opłacało się. Ale tak sobie jak największy potencjał wyciągnąć spośród tych gier. A kiedy jeżeli gram w jakieś darmowe tytuły, to nie robię większości misji. Bo na przykład w przypadku GTA to robiłem tylko wątek fabularny, a w przypadku na przykład Wiedźmina, którego sam sobie kiedyś kupiłem, to robiłem akurat wszystko, ile się dało. W przypadku Valhalla, Odyssey i Origina też wszystko robiłem, bo jednak to były kupowane przeze mnie gry i trochę szkoda było mi je po prostu odstawić na bok po na przykład, nie wiem, 15, 20 czy 30 godzinach. Dlatego w Valhalla już mam 120 chyba, jeżeli się nie mylę, a w przypadku Origina 40, a już i tak mam go skończonego, bo tam nie mam nic więcej do roboty, więc trochę tych serii mam na kanale, ale nie zawsze chcę się poświęcać w 100%. Głównie w takich pięknych tytułach jak na przykład Valhalla, Wiedźmin, Cyberpunk, bo w nich czuję się w sumie najlepiej. No to te klimaty, te góry są tak piękne. Jest niesamowite po prostu. Lepiej niż w rzeczywistości to wygląda. Tutaj czuję już podstęp jakiś. Różkowe stawy. Okej, okay, kluczyk do czegoś mamy. Sądząc po tym, że to są wróżkowe stawy, to będzie chyba przejście za wodospadem, tak jak w większości gier. Nieszczęśnik. Albo wprost przeciwnie, pod wodą będzie. Nie, jednak nie. A te badyle takie wystające, coś mi tak podsunęło myśl. Okej, czy tutaj był ten odłamek, ale chyba wyleciał. Skoro wyleciał, to musiał być w tej wodzie, tak? Oh yes. Could you please be a deer and wade into the fairy pool so I can sacrifice you to the fairies? You're asking if you can kill me? Since the nightmare started, the fairies have whispered in my ear, promising power if I find sacrifices for them. They've even led me to one of their treasures for my hard work, the prettiest shard. So please, into the pool now. Charyzma się przydawała. Opłacało się robić takie rzeczy poboczne. Creatures. Are you sure that shard isn't muddling your mind? I haven't quite felt like myself lately. You could be onto something. Take this shard far away from me, please. Opłacało się to robić. Piąty czy tam szósty poziom charyzmy mamy, czyli maksymalny. Bardzo fajnie, podubownie załatwiliśmy sytuację. To tutaj możemy chyba taki łuczek zrobić, albo taki trójkąt. I będziemy zjeżdżać na południe mapy, potem na zachód i na północny zachód, gdzie mamy... No już przedostatni odłamek. Tutaj mam nadzieję, że te aktywności poboczne będą szybkie. No 300, no nie mam jakiegoś tam dalekiego dystansu. Więc w porządku. Dobrze też, że w sumie ten dodatek, czy to rozszerzenie, czy jakby go inaczej nazywać, nie wpłynęło na moje statystyki na Ubisoft Connect, bo tam jednak mam progres jakiś tam 100%. No i jeszcze inne tam osiągnięcia, bo chyba nic nie podostawałem z tego, co tak widziałem. A zobaczyłbym jeszcze może te opale i tak dalej na, jako nagrody. Tutaj na pewno przyda nam się ten klucz. Nie wiem, do czego on będzie, ale pewnie do jakiejś zagadki. Stary klucz z ruin. Śmierdzi mi to tą skrzynką. To tak porządnie mi capi. Pamiętam, że w podstawowej wersji gry również mieliśmy takie sytuacje, gdzie to... O nie. Mieliśmy pewną chatę chyba robotnika, drwala, czegoś tam innego. I dał nam informację, że klucz jest kompletnie gdzie indziej do jego skrzynki. Co ja mówię? Skrytka, chciałem powiedzieć, jednocześnie skrzynka. Wyszła z... Blablabla. O, wiedziałem akurat. Dobrze, tamtędy przejechałem. Skarbik.
Halo, Rysiu. O, biegnie. Pięknie. No dobrze. Spoko, sztaba Wolframu przyda się. Może dostanę jakąś broń chyba z dodatku. Oblężenie pancerza, bo tam widzimy jakieś takie kosy, sierpy, czy co to już nie było? Które chyba można by fajnie poulepszać. No, Rysiu. Już myślałem, że nie przejedzie. Teraz może bardziej tutaj pojedziemy. To chyba będzie... Tak mi się wydaje, że liścik, bo on jest w takim miejscu, że mamy idealne pole do skakania. A tam chyba mamy pyskówkę po raz chyba pierwszy. Bo w podstawowej wersji gry jedynie mieliśmy pyskówki, bo chyba w gniewie druidów nic takiego nie było. Przykra trochę sprawa. Ale też gniew druidów nie był jakiś wybitnie drogi ani długi. Ile on mnie kosztował? Chyba też na jakieś przecenie kupiłem za 8 dych. No i łatwo. Zaraz 90 metrów. Wojowniczka z Orym. A, czy wszystkie tatuaże dostajemy Kassandry takiej? Albo obrazujące Kassandry chyba. Za to tutaj jest ciężko określić co. This was going to be better than mead. This was going to be the choice drink in the land of the Picts. Do you need... Please go away. I don't have time for you right now. My life's work is in crisis. Okej, czy tutaj trzeba rozwikłać problem... notatek. Śmierdzi mi ten pokój. Jakby do niego się dostać? Jęczmień, okej. Tak na chłopski rozum próbuję rozkminić, co można by tutaj zrobić. Wejść raczej trzeba. A, świnką damy chyba. Potrzebujemy sznurka? Akurat jeżeli... O kurde byla. Akurat jeżeli o to chodzi... To już się nauczyłem, że trzeba uważnie wszystko tutaj robić. I patrząc na to, że mamy tutaj studnię... A jej nie ruszymy, na to wychodzi, ona jest za ciężka. To wydawać by się mogło, że muszę tutaj coś z tym stogiem siana zrobić. Raczej nie o to chodzi. Cholerka, jakby to zrobić. A, przecież mogę wejść. Someone might be looking for this list. I should gather the ingredients on here for them too. Coś Eivor mówił o składnikach. No to dobrze. A mogę teraz z nim porozmawiać? I think these notes might belong to you. You're my savior! Say, you wouldn't mind gathering the ingredients on this list for me? I'm making a smoky drink that's stronger than mead. You can play a small part in making history if you help. I'll see what I can do. Here. I've gathered everything on your list. You're my hero. Mark my words. This drink will take the land of the Picts by storm soon enough. Once I make it, of course. Naprawdę, no kurczę. Trochę czasu stracimy, a to byłoby sensowne. Nie, ja tam przemedytowałem jeszcze raz i nagle zaczęło działać. To była akurat dziwna sprawa. No to niech będzie tak, potem tu. No, chyba dzisiaj nie dam rady skończyć gry, na to wychodzi, ale spróbowałbym jeszcze może dać liderze tamtą tajemnicę. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek trwa, ale trochę czasu spędziłem nad tym zasalonym zadaniem. Ale niech już będzie, już się bałem, że to pole trochę sfajczyłem, przez co no nie będę mógł zrobić tego zadania, więc będę musiał patrzeć, który save był adekwatny do czasu, w którym to niby sfajczyłem, albo przeciwnik sfajczył. Więc trochę by mi zaszło czasu, na szczęście medytowałem tam dwa czy tam trzy razy. I nic nie zebrałem.
Poszedłem do niego, mówię, a no już widzę, się uda. I się udało jakimś cudem. Więc mieliśmy tak, normalną aktywność w świecie gry, potem głazy, które były potrzebne do zadania fabularnego. Tutaj sądzę, że może być... Nie wiem co, może pojedynek z kimś, albo stojące głazy. Nie, kopiec to był chyba... Kopiec skalny? Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale tak się boję tego. To mi tak śmierdzi. Próba Morgany, albo walka z kimś? Jak to wygląda? Proszę, proszę. Ciekawa sprawa. O, proszę, Eivor, do góry. Do góry. Nie tak. Cholera siarczysta. Może pewnie tam do góry się dostać, ale jak już tutaj jestem, to chciałem otworzyć sobie przejście. No nie mogę, no. Już psychika niestety siada, ale powiem, że ciekawe zadanie to się szykuje. Zobaczmy, co my mamy tutaj w środku. Naprawdę? Skrzynkę normalną? To jest jeszcze tak na biało się świeciło. To byłem szczerze przekonany, że coś lepszego tutaj będzie, ale no dobrze. Heed my warning, child. This will be the last place you visit if you don't. Po co ktoś coś takiego tutaj robi? Czy to jest... Kompletna wiocha, nic tutaj nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. O! To namierzanie też jest trochę takie... dziwne. Teraz nie wejdę na... No nie! Nie! Nie, 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 nie! Przecież ja próbowałem tam na dół się dostać. Ale jestem już naprawdę ze mną wała jakiegoś. No i muszę od nowa. Tędy iść, drabinę zajmować. Oj, to namierzanie też już jest bardzo denerwujące według mnie. Tutaj. I góra. Może tutaj. Wreszcie. Hello there. Oh. You're not a child. And you're not a spirit. No. Just an old man whose son drowned playing near these ruins many years ago. I'm sorry. That's terrible. It was. Now I spend my days warding away children from this place, so no other parent must suffer as I did. I will leave you to it. Thank you. Be careful on the way down. Ale smutne zadanie. O kurde. Duch z punktu Neist. Bardzo przykra sprawa. A za to jaki piękny widok. Dwa bogactwa, jeden artefakt. Można zrobić taką przebieżkę tutaj, na ten punkt. Więc na to właśnie, że póki za to kończymy ten odcinek. Następny odcinek to już będzie ostatni z tego DLC. Następnego odcinka.